Myślę, że trudniej, ponieważ warunki tutaj zawiały troszeczkę na przeciwną stronę, dlatego trzeba było tak rozsądnie, mądrze to pojechać, żeby nie wykończyć się w pierwszej części dystansu, a na tych końcowych metrach, żeby tam wyjść ten dziubek do przodu. Ale cieszę się, że fajnie się udało. Dwa pierwsze miejsca i na 1000 i na 500. Tak jak i w czwartkowym wyścigu na C2500. Sam pracuję na swoją formę, ja to tam się za bardzo nie przyczyniam do jego treningów, ani angażu jego w treningi, w ten proces przygotowań. Ale cieszy mnie, że mój partner z Buki jest tak mocny. Zresztą on to pokazywał już na przejazdach, jak byliśmy na zgrupowaniu w Portugalii. Także o niego się nie martwię. Wiem, że w tej dwójce na pewno bardzo dobrze nam pójdzie. Znaczy te puchary na pewno nie będę traktował jako takie mocne zawody, do których będę się chciał przygotować w 100%. Dla mnie ważniejszy będzie bieg eliminacyjny do Igrzysk Olimpijskich, a później start w Igrzyskach. Także na tym się skupiam. Te puchary będą takim przetarciem, takim treningiem startowym, ale na pewno nie będę budował 100% formy.